Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to nowa firma na koneckim rynku zajmująca się obrotem nieruchomości. Quick House posiada bogatą ofertę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści zapewniają pełne wsparcie od przygotowania nieruchomości przez jej odpowiednią promocję po finalizację usługi. Firma zajmuje się zarówno sprzedażą, kupnem jak i wynajmem mieszkań, domów, lokali biurowych, przestrzeni magazynowych, a także sprzedażą działek budowlanych i rolnych. Quick House Nieruchomości ulica Fabryczna Końskie, biuro małpa, quickhouse zadzwoń 722 012 002 www. Quickhouse W piątek, czyli pierwszy dzień Dni Końskich 2022 miał miejsce wernisarz wystawy artystycznej koneckiej nauczycielki Iwony Ambroszczyk. Artystka prezentowała kwieciste obrazy i nie tylko. Ekspozycja znajduje się w Bibliotece Publicznej w Parku Miejskim w Końskich. Wystawa nosi nazwę Letnie Impresje. Zawiera 163 prace malarskie wykonane różnymi technikami przez Iwonę Ambroszczyk, która na co dzień pracuje jako nauczycielka w drugim liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Końskich. Dzisiaj zapraszamy wszystkich na wernisaż mojej wystawy Letnie impresje. Będą obrazy olejne, pastel suchy i malarstwo na szkle. Dzieła plastyczki przedstawiają pejzaże, naturę i upstrzone są licznymi kolorowymi kwiatami. Niektóre z jej prac znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. O tym, czy łatwo jest znaleźć czas na to hobby, opowiedziała autorka. Nie jest to łatwe. Ale jeżeli człowiek bardzo czegoś chce i realizować swoją pasję, to myślę, że znajdzie i wygospodaruje chociaż chwileczkę. Na otwarciu wystawy pojawili się miłośnicy sztuki oraz znajomi plastyczki. Obecni byli także burmistrz miasta i gminy końskie Krzysztof Obratański i jego zastępcy Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński. Ekspozycję można oglądać w Bibliotece Publicznej w Końskich do grudnia.